Mikołaj, o czym dyskutowałeś z Iwoną? Podszedłem do pani Iwony i pytałem się, czy faktycznie byliśmy najsłabsi. Mhm. Powiedziała, że porównywała nas do reszty i że wystawiała nam ocenę względem reszty. Ja mówię, ale byliśmy pierwsi. No i później się zapytałem, czy była dobra rama. Powiedziała, że tak. No generalnie bardzo lubię panią Iwonę. No. Ale wydaje mi się, że mogliśmy zostać, generalnie wszystko mogło zostać troszkę inaczej ocenione. Jednak ja uznaję wyniki, jak zawsze. Nigdy nie będę się tutaj, nigdy nie będę dyskutował. Ja pochodzę ze sportu wymiernego, w którym decyduje wynik. Ja albo wygram, albo przegram. Nie oceniają sędziowie. Tutaj jest inaczej i ja to akceptuję. Czyli nie zgadzasz się z oceną Iwony do końca? Nie to, że się nie zgadzam, po prostu jakby była możliwość, to byś się odwołał. Nie ma czegoś takiego jak odwołania. Ale jakby była możliwość. Nie ma, ja nie lubię gdybać. Tutaj nie ma odwołań, natomiast abstrahując od ocen, ja powiedziałem ostatnio Sylwii, że nawet mogę dostać 3-3-3. Mhm. Jeżeli będę zadowolony z siebie, to mi to wystarczy. I jestem z siebie zadowolony.